od mniej więcej 20 lat nie podobała mi się tak bardzo żadna piosenka McCartneya. I to jest bardzo dobry początek do programu, który jest nietypowy, bo spodziewałbym się wszystkiego, ale nie tego, że z tobą, Aniu, będę rozmawiał o McCartneyu przez 3 godziny. Dzień dobry. Ja też o tym myślałam, że potrzebowaliśmy takiej legendy i takiej gwiazdy muzyki popularnej, żeby wreszcie poprowadzić wspólnie audycję. Do której mamy pewnie skrajnie różny stosunek, a przynajmniej różną historię w związku z tym artystą. Dlatego umówiliśmy się, że nie będziemy rozmawiać przed programem, tylko dopiero w jego trakcie. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. To jest wydanie specjalne listy osobistej. Dobry wieczór. Pozwolę sobie teraz pojechać z grubej rury. To jest facet, który zmienił moje życie. Jakby na to nie patrzeć, pod wieloma względami i chyba dlatego mam do niego stosunek dość szczególny. To znaczy zawsze bardzo wysoko ustawiałem mu poprzeczkę. On ma jeden problem. Grał w zespole, który nie sposób potem przegonić. I powiem uczciwie, strasznie się cieszę, że jest to płyta, która jest jego najlepszym zestawem piosenek dla mnie od wielu, wielu lat. I szczególnie mówię z naciskiem na zestawem, dlatego że pojedyncze rzeczy oczywiście zdarzały mu się bardzo dobre, ale to jest pierwsza płyta, której słucham od początku do końca dla przyjemności wielokrotnie. Od wielu, wielu lat. Ty pewnie masz zupełnie inną historię, ale wiem, że nie jest ci ta płyta obojętna. Tak. Jeśli mówisz, że to jest facet, który zmienił twoje życie, to wiesz, dla mnie takim facetem pewnie był Kurt Cobain. Bo to jest to pokolenie i to jest ta rewolucja, którą zrobił we wszystkim, co wtedy działo się w muzyce i jak ona brzmiała. Ale na przykład Cobain był jeszcze, kto wie, czy nie ostatnim wielkim w ogóle, który coś jeszcze w tej muzyce zrobił i naprawdę tam zamieszał. A był przecież też osobą, która obok fascynacji amerykańską sceną alternatywną, uwielbienia zespołu Pixies i tak dalej, oczywiście zawsze była ta baza. Czyli przede wszystkim chcę napisać tak dobre piosenki, jak te, które pisali Beatlesi. A dopiero potem chcę je przestarować, popsuć, zniszczyć, pobrudzić, cokolwiek. Więc każdy... Posiedził to Dave Grohl ostatnio w takim bardzo długim wywiadzie, którego udzielił, dwugodzinnym, i powiedział, że hałas jest łatwo zrobić. Oczywiście jak się jest na tej najwyższej półce, gdzie oni są. W którymś momencie sztuką jest napisać melodię, bo to jest podstawa. A Cobain, jak wiemy, miał wybitny zmysł melodyczny, który dzięki temu stawia go gdzieś blisko tego nazwiska, które dzisiaj w roli głównej w liście osobistej. Ale tak, oczywiście, ja McCartneya musiałam się uczyć, bo to nie był ktoś, kto był gwiazdą w czasie, kiedy ja dorastałam, czy słuchałam muzyki, czy zakochiwałam się w muzyce. To nie był ktoś, kogo piosenki słyszałeś cały czas w radiu, kogo plakaty moi koledzy ze szkoły mieli na ścianach. To już były zupełnie, zupełnie inne czasy. I uczyłam się go właśnie na dwa sposoby. Po pierwsze oczywiście sama, poznając te piosenki, ale także ucząc się go, słuchając tego, co stworzył w odbiciu innych. Czyli tak jak na przykład mówiłam tutaj o przykładzie Cobaina i Nirvana. Natomiast kiedy mówisz o tej nowej płycie i o tym, jak ona się tobie podoba, to jest wyzwanie, myślę, dla kogoś nie polubić nowej płyty McCartneya. Aż tak? Aż tak. Aż tak. Facet zmierzył się ze współczesnym rynkiem na normalnych zasadach. Nie na zasadach sentymentu, próby wydawania reedycji, które zresztą wydaje, i jechania na, że tak powiem, starym dorobku, tylko on sobie ewidentnie przyjął za punkt honoru, żeby zaistnieć tu i teraz, na normalnym rynku muzycznym, popowo-rockowym. I moim zdaniem mu się to udało. Czy ta płyta będzie miała sukces, czy nie, ma dla mnie mniejsze znaczenie. Ja wiem, że osiągnął swój cel, a wracając do tego, od czego zaczęliśmy tą rozmowę, tą część rozmowy, on w dodatku wybrał sobie kiedyś, to z perspektywy czasu, po latach widać, bardzo klasyczną drogę faceta piszącego piosenki, a nie rockmana. I pewnie ma tą duszę rockową z Hamburga, z Beatlesów, zostało mu to do dziś, ale jego głównym celem i zadaniem jest pisanie fantastycznych piosenek. W sensu stricto. Od tego zaczyna pierwsze słowa, które napisał w książeczce do nowej płyty, to są słowa o pisaniu piosenek. Nie o tych wszystkich słynnych producentach, nie o wielkich studiach nagraniowych, nie o inspiracjach, o niczym innym. Są o tym, że odprowadzał cudę do szkoły, siadał z kubkiem herbaty w dłoni, brał gitarę i jeśli miał szczęście, to tego dnia po kilku godzinach wychodził z nową piosenką. Tak zwane piosenkarskie rzemiosło. A to stawia go w opozycji do kolegów z jego pokolenia, w zasadzie prawie wszystkich, ale o tym sobie jeszcze pogadamy.
kiedy słyszę, jak śpiewa, że jedzie do pracy i kiedy opowiadał nam o tej pracy, nie mogłem nie przypomnieć sobie telefonicznej rozmowy z McCartneyem przed koncertem w Warszawie, kiedy przeprosił, że dojechał właśnie do studia, jest spóźniony, a ma pilną pracę i jeżeli się nie pogniewasz, to jeszcze jedno pytanie. To była pierwsza historia. A druga, która jest dla mnie strasznie ważnym momentem, bo jest to nie dość, że pewnie jedno z najważniejszych przeżyć muzycznych związanych z McCartneyem w ogóle, a też podziw dla jego etosu pracy, to była sytuacja, kiedy spóźnił się na samolot, w którym jechał jego zespół do Polski. Przyleciał, o czym chyba tak głośno nigdy nie powiedziano, rejsowym BA-em. Wsiadł w samochód na lotnisku Okęcie i przyjechał prosto na scenę na próbę. Na próbę, która była dzień wcześniej, bo potem była regularna próba i to była próba nie koncertu dzień później. To nie było przegranie materiału. To była próba, na której miałem wrażenie, uczył się z zespołem miejsca, akustyki i paru innych rzeczy, kiedy generalnie dżemowali. On podawał temat i cały zespół za nim gdzieś tam podążał. Grali też trochę przebojów country i tak dalej, i tak dalej. Umówmy się, we współczesnym show biznesie najczęściej próbują techniczni. A sam artysta rzadko pojawia się na próbie. A to były próby dwie. Jedna dzień wcześniej. I zespół karnie czekał na szefa, który przyjechał i potem prawie 2 godziny grali. I to jest rzecz, która na wielu poziomach też dała mi do myślenia. No tak, no nie, zawiesiłam się chwilę, ponieważ tak sobie myślę, że jest jakiś etos pracy w pewnym pokoleniu. Myślę tutaj na przykład o tym, jak Nick Cave pięknie opowiada o tym, jak pisze swoje piosenki, że każdego dnia sumiennie siada przy tym swoim biurku i bez względu na to, czy jest czas pracy nad nową płytą, czy nie, zawsze jest jakiś tekst, nad którym można popracować, zawsze jest jakaś inspiracja, która gdzieś przyszła do głowy i trzeba ją sobie rozwinąć. No ale co jest oczywiście pełne, co wzbudza ogromny podziw, to nie wypominając, ale ile ten facet ma lat. I jaką sobie przyjął drogę teraz? Gdy prześledzimy to, co zrobił w 2013 w ogóle, to z jednej strony robi nam się trochę smutno, bo się okazuje, że to, co myśmy uważali za, no i słusznie, za wydarzenie dla nas wyjątkowe, czyli koncert w Warszawie, który z pewnością był wyjątkowy, bo widziałem wystarczającą ilość w ostatnich latach, żeby wiedzieć, że on był lepszy od wszystkich. Dla niego też. To wiemy, powiedzmy, nawet z pierwszej ręki, ale to troszeczkę jest kropelka w oceanie tego, co on w tym roku robi. Nawet ostatnie 2 tygodnie przy promocji płyty. Ja się trochę zgubiłem, otwierając codziennie newsy na jego temat, kiedy on jest w Stanach, a kiedy w Europie. Tak, Anglia, Ameryka. To jest właściwie cały czas ta przekładanka 2 najważniejszych dla niego rynków. I tak jak mówię, wypominanie wieku jest nie fair i nie o to tutaj chodzi, bo oczywiście dzisiaj ta sprawna machina promocyjna, nie wiem, świetnie wyretuszowane zdjęcia, genialnie wymyślone komunikaty prasowe, wypowiedzi na temat zdrowego trybu życia, i tak dalej. To wszystko można wymyślić i zrobić, ale kiedy już siadasz naprzeciwko niego i widzisz tę energię i ona rzeczywiście jest, i jest ta radość i to podekscytowanie tym, że są nowe piosenki, że jest kolejna trasa koncertowa, która przecież tak naprawdę jest ogromnym wysiłkiem przy całej tej wielkiej radości, jaką niesie, no to wiesz, że to są rzeczy, których nie sposób jest sfabrykować. Albo to masz w sobie tę energię, albo nie. I nawet ja muszę ci powiedzieć, już po spotkaniu z McCartneyem, przypomniałam sobie słowa Marka Ronsona, czyli jednego z producentów, który pracował przy tym nowym albumie, który powiedział, że po pracy z McCartneyem i po obserwowaniu go, to poważnie myślał o tym, żeby przejść na jego dietę. Na pewno patrzyliśmy na McCartneya, bo spotkaliśmy się z nim osobno w inny sposób. Wiesz, co ja dostrzegłem u niego? Już nawet nie niepewność, tylko jednak dumę z tego, co zrobił. On ma chyba, bo ma wystarczające doświadczenie, większe niż pewnie ktokolwiek w branży, żeby wiedzieć, że zrobił niezłą płytę. Pewnie pewności nie ma, ale on z tej płyty jest dumny. Tak, na pewno. Jeszcze tak a propos pierwszych spostrzeżeń, to na pewno też jest dość próżny, bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na światło, jakie było w sali, w której się z nim spotkaliśmy. Ono było tak starannie przyciemnione, tak żeby wyglądał w nim, chociaż przecież nie były to wywiady telewizyjne, ani nawet wiedzieliśmy, że nie będzie możliwości zrobienia sobie wspólnego zdjęcia, więc były tak idealnie było przyciemnione, żebyś oczywiście mógł widzieć legendę, ale żebyś nie mógł tak dokładnie powiedzieć, czy wygląda tak dobrze jak na zdjęciach, czy nie.
trochę go muszę teraz obronić, bo ty zawsze zwracasz uwagę na coś innego niż ja. Poznałem jego oficera prasowego, tą całą ekipę, która pracuje przy nim. Czasami mam wrażenie, że są bardziej papiescy niż sam papież. Bardzo często jest też tak, że artyści nie do końca wiedzą, co się wokół nich dzieje. I myślę, że on ma wystarczającą odwagę, żeby na przykład, nie wiem, no tak jak u nas wyjść na krakowskie przedmieście bez zapowiedzi wcześniej, żeby te historie były bardziej takimi, na które on się zgadza, bo jeżeli dobrze pamiętasz sytuację, ja pamiętam swoją, ty pamiętasz swoją, nie wiem jak było, to on tak naprawdę wpada do czegoś, co ktoś przygotowywał przez dwa dni wcześniej, prawda? I ma te swoje, no, tak, to była... niedługie, kilkanaście minut. Nie oszukujmy się, nasze wywiady to była kolejna, to był kolejny punkt w jego ogromnym tego dnia grafiku. On zresztą myślę, że tak naprawdę tym momentem szczytowym tego czwartku, kiedy się z nim spotkaliśmy, był czat, który przeprowadzał później na żywo ze swoimi fanami, którzy w przeciwieństwie do nas nie mieli żadnych, zdaje się, ograniczeń, jeśli chodzi o to, o co mogli go pytać. Więc ta machina właśnie tak działa, super sprawnie. Tam, gdzie mogą, to koncentrują się na promocji nowej płyty, tak było z nami, z naszymi wywiadami, a tam, gdzie właśnie trzeba pokazać, jaki Paul wciąż jest otwarty i na kolejne pokolenie, bo to, co tu kryć, głównie młodzi ludzie pewnie korzystają z takich środków, no to tam oczywiście możesz go zapytać o wszystko. Z drugiej strony ja się nie dziwię, że ograniczanie do nowej płyty w przypadku kogoś takiego jak McCartney jest pewną regułą, bo umówmy się, dla wielu dziennikarzy, którzy wtedy z nim rozmawiali, to było pierwsze spotkanie z nim, być może jedyne. I akurat jeżeli ktoś się z nim spotyka, nie wiem, śledzi jego karierę przez kilkadziesiąt lat, to tak nawet nie bardzo wie, o co zapytać, więc może mu trzeba pomóc tym właśnie ograniczeniem. Ale ja o tym dzisiaj rozmawiałam z Piotrem Stelmachem, bo on mnie zaprosił na chwilę do swojej audycji, żeby zapowiedziała nasze spotkanie. I ja powiedziałam mu, że przy całej pierwszej złości na to, że ktoś ogranicza, o co wolno mi pytać, potem przyszła razem z tym pewna wolność, że nie muszę decydować o tym, które z tysięcy pytań, jakie chodzą mi po głowie, będą tymi, które w tej mojej pewnie jedynej okazji w życiu zadam. I właściwie, wiesz, no wtedy niewiele jeszcze było powiedziane o płycie New, to wszystko było kryte tajemnicą. Zresztą do tych tajemnic pewnie dojdziemy w dzisiejszej audycji. I tak naprawdę, no tak jak mówię, no to skupienie się tylko na tej nowej płycie pozwoliło troszkę odjąć tego ciężaru, że oto przede mną siedzi wielki Beatles. Dla mnie wciąż największą tajemnicą jest to, że nie ma już Concordów. On miał zresztą w Concordzie miejsce numer 2. Królowa na numer 1, tak? A mimo to, tak jakby ten Concord był, on się przemieszcza między Stanami a Europą, w zasadzie Wielką Brytanią cały czas. No to dobra. Jest człowiek, którego się jetlag najwidoczniej nie ima. To też przy następnej okazji dobrze by go było zapytać, bo mnie się na przykład ima i to jak. No znaczy, dobrze. Następnym razem, jak poprosimy o jakieś jedno pytanie poza tematem, to będzie właśnie to. Teraz będzie jak najbardziej na temat, tak w 100%. Dlaczego czekaliśmy 6 lat na nową płytę? No i oczywiście, jaka była jej inspiracja? Nagranie nowej płyty zabrało mi 6 lat, bo robiłem inne rzeczy. Ja mam tak, że wciąż dostaję różne propozycje. Zrobiłbyś to albo tamto i najczęściej zaraz się zgadzam, jeśli fajnie brzmi. Muzykę do baletu w Nowym Jorku? Super, bardzo chętnie. No a to zabiera czas. Nie da się zrobić z dnia na dzień. Potem wpadłem na pomysł nagrania standardów z czasów mojego ojca, piosenek, przy których dorastałem. Kocham te numery w bardzo szczególny sposób z uwagi na tatę, na wspomnienia. Znów pojawia się przeszłość. To dla mnie coś niezwykłego. Piosenki przywołują tamte czasy. Pracowałem więc nad nimi. Powstał album Kisses on the Bottom z Dianą Krall i Tonym Lapuną. Zabrał mi sporo czasu. Potem pojechałem w trasę. I nagle masz chwilę przerwy i myślisz, to jest ten moment. A drugie pytanie o inspirację? Była nią Nancy. Miałem więc czas, ale i nową miłość mojego życia. Nancy była większość czasu w Nowym Jorku, więc zwykle budziłem się te 5 godzin wcześniej, zawoziłem małą do szkoły, a potem pisałem piosenkę. I'd take my little girl to school, and then I'd come back and write a song.
Kiedy skończyłem, z reguły mogłem już do niej zadzwonić. Chcesz posłuchać? Pewnie. To była bardzo ekscytująca motywacja do pracy. Wiedziałem, dla kogo piszę. Była inspiracją dla wielu piosenek. Paul, a w jakim momencie życia cię spotykamy? To dobry czas w moim życiu. Pojawiła się w nim nowa kobieta, a razem z nową kobietą przychodzą nowe piosenki. Ale to nie jest wesoła płyta. Jest tu sporo smutku. Jeśli się dobrze wsłuchacie, usłyszycie o bólu, który zmienia się jednak w śmiech. Przemyciłem tu trochę takich klimatów. Ale tak, z pewnością jest to dobry moment i mam nadzieję, że słychać to na tej płycie. Bo zawsze słuchałem płyt McCartneya bardzo krytycznie i ostatni raz zachwyciłem się tak dawno, że aż wstyd o tym powiedzieć. A ja mam coś takiego, że przede wszystkim nie słucham tej płyty i nie, albo inaczej, słucham, ale nie słyszę McCartneya. To nie jest płyta, która ma taki ogromny ciężar. Nawet nie wiem za bardzo, jak ten ciężar opisać, ale na przykład brakuje mi takiej lekkości, no, porównanie nieco na wyrost, słuchając nowego albumu Stinga, który właśnie jest już taki... Stingowy i taki bardzo dojrzały, w czym teoretycznie nie ma nic złego, ale właśnie tutaj, na tym albumie McCartneya, nie wiem, czy najpierw nie słyszę po prostu fajnych piosenek, a dopiero później zastanawia mnie, kto właściwie je wykonuje. To są po prostu rzeczy, które sobie lubię nucić, które, nie wiem, świetnie grają o poranku, bo tam jest kilka naprawdę fajnych, dynamicznych utworów, które moim zdaniem znakomicie grają w radiu. A tak jak mówię, dopiero potem myślę, że no tak, to przecież wielki Paul McCartney, udała mu się nowa płyta. A ja może przez to, że słuchałem kilkadziesiąt lat, kilkuset jego utworów, słyszę McCartneya i strasznie się cieszę, że jest to taki McCartney, że jest to ewidentnie ten facet, który napisał tyle piosenek, bo ta płyta dla mnie jest paradoksalnie jednak McCartneyowska, ale w najlepszym tego słowa znaczeniu. I pewnie wejdzie, teraz mówię o jego solowych płytach, do jakiejś, no nawet nie dziesiątki, myślę, że pierwszej piątki tego, co zrobił u mnie prywatnie. A u mnie ona przede wszystkim jest przypomnieniem, jak może brzmieć dobra muzyka pop. Mieliśmy taki niezły moment, jeśli chodzi o produkcję popową, czyli muzykę popularną, który później został zniszczony i spalony całym sukcesem Lady Gagi i wszystkich kolejnych produkcji, które po niej nastały, czyli produkcji głęboko elektronicznych, udziwnionych, gdzie nie liczą się te rzeczy bazowe, tak? Czyli dobra piosenka i dobre jej wykonanie. I gdzieś tam... A także produkcja dość specyficzna, taka produkcja jak dawniej, bo teraz generalnie produkcja polega na tym, żeby było głośno, tak? I żeby to wszystko się, bo taka jest zasada największych stacji radiowych, żeby to wszystko się do siebie kleiło i ze sobą łączyło. Czyli kiedy był wielki sukces Gagi, te wszystkie inne produkcje musiały brzmieć tak samo, bo stacja potrzebowała jednego brzmienia. Więc dlatego to wszystko tak właśnie do niej ustawiano i produkowano. Mam ochotę się tutaj technicznie też rozwinąć, ale nie wiem, czy zauważyłaś, bo zdarza nam się często przegrywać w radiu też płyty, grając program. Płyty współczesne mają prawie równą linię. Tam nie ma prawie w ogóle dynamiki. Taka jest w tej chwili pewna klisza produkcyjna. Tak. I z jednej strony producent może być mistrzem świata, jeżeli to na końcu zostanie spłaszczone do tego walca jednorodnego, to nikt mi nie powie, że czegoś tam nie brakuje i coś nie ginie. Produkcja w tej chwili stała się troszkę manufakturą na zamówienie, a nie inwencją i kreatywnością człowieka, który tymi nagraniami się zajmuje. Myślę, że McCartney jednak tutaj jest ze starej szkoły. I tak ta właśnie płyta brzmi. Ona jednocześnie tryska nowością, bo to jest muzyka, która świetnie gra do wszystkiego, co, nie wiem, wyobrażam sobie, że koło piosenki New posłucham czegoś, nie wiem, z tegorocznej płyty Phoenix czy Daft Punk. Nic mi tam nie będzie przeszkadzać w tej produkcji, w tym, jak to obok siebie brzmi. A zarazem właśnie na szczęście nie dał się skusić jakimś, być może, nie wiem, głupim pomysłom, które mógł mieć przez chwilę, żeby właśnie próbować być taki naprawdę nowoczesny i na czasie, bo jakby wziął sobie kolejne pokolenie producentów, ale zaprosił ich jakby na wspólną przejażdżkę w starym, dobrym stylu. Będziemy o tym mówić, że tu jest czwórka producentów, każdy w zasadzie zupełnie inny i to początkowo
początkowo wydawało mi się pomysłem wynikającym z tego, że nie miał lepszego pomysłu. Teraz wiem, że to jest pomysł, który się bardzo sprawdził. I jeżeli początkowo miałem z tyłu głowy, przyznaję się bez bicia, taką myśl, że bierze sobie producenta Adele, bo to jest facet na czasie, to teraz patrzę na to inaczej. Jeżeli jego rzemiosłem są klasycznie skonstruowane piosenki, to bierze faceta, który potrafi znakomicie wyprodukować klasycznie skonstruowaną piosenkę, po prostu najlepszego faceta w branży w tej chwili. A ja myślę jeszcze inaczej. Ja myślę, że on bierze faceta, który wyprodukował płytę sprzedaną w ponad 30-milionowym nakładzie i bierze go właśnie dlatego. I co z tego? No właśnie, i co z tego? To ja go dzisiaj będę bronił. Niesamowite. No to wracamy do naszego wywiadu, do naszych wywiadów właściwie, bo to, co Państwo dzisiaj słyszą, to efekt naszych spotkań z McCartneyem w Londynie. No właśnie, my tutaj sobie dywagujemy, co mógł zrobić, co chciał zrobić, no ale Paul w piosence New, która jest tytułową i która promuje ten nowy album, śpiewa, że robimy na co tylko mamy ochotę. I o to właśnie go spytałeś, czy też tak ma, czy też właściwie może robić, co tylko chce. Yeah, you'd be surprised, you know, people say, oh. Zdziwisz się, ale tak, chodzę do kina tak jak każdy, zobaczyć nowości, a niektórzy sławni ludzie po prostu nie bardzo mogą. Muszą oglądać w domu, a ja uwielbiam kino. Just like anyone, you know, see a new film. I know some people who are famous when I can't do that. Chodzę też na zakupy, na siłownię i tak dalej. Nikt mnie nie zaczepia, więc tak, mogę robić co chcę, w takim codziennym sensie. A artystycznie też mam sporą wolność. Szczęściarz ze mnie. Trudno, żeby nie miał wolności artystycznej, tak między innymi mówiąc. Muszę skomentować jedną rzecz. McCartney dla mnie był zawsze lepszy, kiedy pisał nie w trzeciej osobie, bo on w czasach Beatlesów odróżniał się od Lennona tym, że Lennon zawsze prawie pisał w pierwszej osobie, a McCartney tworzył te takie historyjki. I kiedy w solowej karierze zdarzyło mu się pisać bardziej introspektywnie i bardziej osobiście, to zawsze wychodziły lepsze rzeczy. I na tej płycie no może nie ma rozdzierania szat, ale tam jest sporo jednak elementów takich własnych, bliskich, czasami przemyconych, trzeba się dobrze wsłuchać, ale one są i kto wie, czy to nie jest w jego przypadku świetny pomysł. Tak, szczególnie, że te elementy, już o tym troszeczkę powiedział, a będzie mówił jeszcze więcej, że to są elementy i słodkie, i gorzkie, te bardzo osobiste. To jest oczywiście ta wielka miłość do jego wciąż, możemy chyba mówić, nowej żony, do Nancy, i widać, że on jest nakręcony, przepełniony tą miłością, że to jest dobry, szczęśliwy związek, ale są także i pewne, wciąż mam wrażenie, dla niego niezałatwione pewne kwestie z przeszłości, do których tutaj na tej nowej płycie powrócił. A z drugiej strony powiedział w którymś z poprzednich fragmentów, które puściliśmy, rzecz, która tak trochę tam uciekła. Ten powiedział wprost, odprowadzam małą do szkoły. To jest córka z nieudanego małżeństwa. Nie ma problemu, żeby o tym mówić. I na takich normalnych, codziennych zasadach. Także ta płyta jest chyba bardziej autobiograficzna, niż nam się wydaje. W taki fajny sposób, to o czym powiedziałaś, on miesza jedno z drugim. Nie robi smutnych i wesołych piosenek. To mu się akurat udało. Tytuł nowej płyty, New, czyli wszystko jest nowe. No właśnie, czy w życiu człowieka, który tyle już zrobił, tyle płyt nagrał, piosenek, tyle razy przystępował do pracy nad nimi, pisał, nagrywał, czy to jeszcze w ogóle może być nowe i ekscytujące? No, what you say is true. W idealnym świecie byłoby fajnie, gdyby nikt nie wiedział o moich dokonaniach z przeszłości. Tam nie są tacy ludzie, dzisiejsza młodzież nie wie o wielu moich piosenkach, ale tak, na to, co robię dziś, patrzy się przez pryzmat kontynuacji, ciągłości z tym, co już zrobiłem. Nie specjalnie mnie to martwi. Bo przecież to, co robię dziś, nie jest kopią tego, co grałem w przeszłości. Czasem siadam z gitarą i myślę, może napiszę nową Eleanor Rigby, a potem myślę sobie, nie, o nie, muszę się powstrzymywać przed takimi próbami. Mam świadomość mojej przeszłości, ale nie myślę o niej jak o ciężarze, to raczej coś, co mam wielkie szczęście mieć. Przeżyć. Ale tak, nie przeszkadzałoby mi, gdyby ludzie mogli słuchać New jako zupełnie nowej rzeczy.